Państwu szczerze, że byliśmy sami zaskoczeni tym powiązaniem skarpetek z sercem. W jakim stanie jest twoje serce, powie ci o tym twoja skarpetka. I to nie jest coś zupełnie wyssanego z palca. Absolutnie, o tym porozmawiamy z naszymi ekspertami. Doktor habilitowana nauk medycznych Aleksandra Gąsecka Vanderpol, kardiolog. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Ruciński, pacjent kardiologiczny, Stowarzyszenie Serce na Banacha. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy. Czy dobrze trafiliśmy z tymi skarpetkami a propos serca? Ja myślę, że to jest idealny symbol, bo nam często do wyobraźni właśnie przemawiają symbole i rzeczywiście my w medycynie mówimy często o objawie kogoś czy też czegoś i ten objaw skarpetki, myślę, jest idealny, bo każdy z nas skarpetki nosi. To ale powiedzmy, na czym, polega na czym to polega? Wkładamy skarpetki i co? Wkładamy skarpetki, które zawsze były naszymi ulubionymi skarpetkami i nagle po kilku godzinach patrzymy, że nas zaczynają cisnąć. Tak jakby się skurczyły. Dokładnie, albo tak jakby nam się nogi poszerzyły. Patrzymy na nasze podudzia, a tam ta skarpetka jest tak idealnie odciśnięta w taki wzorek. Mhm. I to właśnie jest ten objaw skarpetki, który świadczy o tym, że mamy obrzęki kończyn dolnych. Jest to bardzo groźny symbol chorób kardiologicznych. W związku z tym powinniśmy z pewnością pochylić się nad swoim zdrowiem sercowo-naczyniowym. Ale to jest tak, że raz nam się odcisnęła taka skarpetka i to już jest powód do tego, by się zapaliło czerwone światełko w naszej głowie, czy raz to nie ma problemu, ale jeśli powtarza się taka sytuacja, to wtedy rzeczywiście powinniśmy zgłosić się po prostu do lekarza. To jest znakomite pytanie, bo tak, rzeczywiście myślę, że każdemu z nas naprawdę upalnej pogodzie taki objaw skarpetki może się pojawić. Pewnie. No bo wiadomo, mamy obrzęki kończyn dolnych, jak dużo pracujemy w pozycji stojącej, wtedy powinniśmy pamiętać, żeby jednak czasami usiąść i te nogi chociaż troszkę w pozycji horyzontalnej podtrzymać. Natomiast i to nie jest tak, jak mówisz, objaw niepokojący. Natomiast jeżeli zauważymy, że tak, po pierwsze mamy obrzęki kończyn dolnych, czyli dodatni objaw skarpetki, ale mamy też na przykład duszność, mamy jakiś dyskomfort w klatce piersiowej. To są takie trochę nieoczywiste objawy kardiologiczne. Dokładnie. Właśnie tutaj z pewnością Marcin powie nam o tym więcej jako pacjent. Drogi pacjencie, drogi opowiadaj. Jak było? Od czego się zaczęło? Znaczy zaczęło się, właśnie to tak jak Ola powiedziała wcześniej. Cisnęła mnie skarpetka. Cisnęła mnie skarpetka, ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze dodam takie coś, takie uczucie, wrażenie było, że obuwie się zmniejszyło. Tak, but mi się zmniejszył. Ja mówię, no jak to? No przecież no, nic się nogami nie już nie mogło rosnąć. Ja już mam swoje lata, więc no, już moje stopy przestały rosnąć. A tu nagle się okazuje, że nie dość, że skarpetka mi się skurczyła, to jeszcze but mi się zmniejszył. A powiedz, czy miałeś jakieś inne objawy właśnie? Nie, no były też objawy, właśnie takie bóle w klatce, takie uciskanie, tak? Duszność, co jeszcze mogło tak być? No przy wysiłku, no to tak... Jak długo czekałeś z tym, żeby zgłosić się do lekarza i powiedzieć, przepraszam panie doktorze, czy pani doktor... Jakby to powiedzieć, no pierwsze objawy, młody człowiek, no to mówi, nie, no gdzie kardiologia, no serce chore, nie, to niemożliwe. A od razu pan wiedział, że to serce? Czy ja wiedziałem, że to serce, no... Stres, no, nerwy, duszno mi, po prostu ciśnienie, cokolwiek. Znaczy zacząłem, jak gdyby, no wiadomo, no ludzie młodzi to często korzystają z internetu i zacząłem wpisywać te objawy, tak, do Google'a i okazało się, że no, chyba powinienem iść do lekarza. Mhm. No i tam poszedłem do lekarza, no i okazało się, że jest ta niewydolność lekka serca, tak. Zauważyłem też ostatnio, nawet jak były te upały, tak, dwa tygodnie temu, bodajże, czy trzy tygodnie temu, że jednak w pewnym momencie zaczęło brakować tego powietrza, trzeba się schować do tego cienia, do tego do przywiewnego pomieszczenia i co ważne, tak jak ty Ola powiedziała wcześniej, nogi podnieść do góry. Od razu się człowiek lepiej poczuł, tak. Ale czy wydarzyło się coś poważnego z sercem, typu zawał, czy tak, nie? Tak, ja już przeszedłem zawał, tylko że ja przeszedłem zawał, o dziwo, w okresie zimowym. W styczniu przeszedłem zawał kilka lat temu. Już będąc pod opieką kardiologiczną? Tak, tak, już będąc pod opieką kardiologiczną. To jest właśnie bardzo ciekawe, bo w ogóle ja przygotowując się do naszej rozmowy, przejrzałam literaturę i są takie dane, które mówią, że zarówno bardzo wysoka temperatura, ale też bardzo chłodna temperatura zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, niestety zwiększa też śmiertelność. 2-3-krotnie i to jest wyższy efekt u mężczyzn. Mężczyźni w ogóle są tacy delikatni, narażeni na jesteśmy te choroby. Jesteśmy wrażliwcami. Dokładnie tak, mamy wrażliwe serca po prostu. Tak. W przeciwieństwie do nas. Bardziej. Dokładnie.
Natomiast no rzeczywiście w tych badaniach wykazano, że mężczyźni no, są bardziej podatni na tą zwiększoną chorobowość i śmiertelność przebiegu zarówno wysokich, jak i niskich temperatur. Także tutaj akurat ten styczeń mnie nie dziwi. Natomiast nawiązując do tej fali upałów, która teraz ma nadejść, to rzeczywiście warto, żeby nasi pacjenci, którzy wiedzą już, że chorują na serce, dbali o siebie, to znaczy... Szczególnie dbali o siebie. Szczególnie dbali o siebie, to znaczy byli przygotowani do tego, żeby właśnie w takich najgorętszych porach, czyli między 10 a 18, najlepiej w ogóle nie wychodzić, być w pomieszczeniach. Wbrew pozorom nie otwierać okien, nie wietrzyć, bo wtedy jest jeszcze gorzej. Dokładnie. Często popełniamy taki błąd, że jak mamy opuchnięte nogi, myślimy sobie, ach, zatrzymuję wodę w organizmie, nie będę piła wody. I co wtedy? To jest bardzo dobre, rzeczywiście dobra uwaga, bo tak, w czasie upałów z jednej strony nie powinniśmy się odwadniać, a z drugiej strony, no właśnie to jak nie będziemy pili wody, właśnie, to jest to ryzyko, bo nadal się pocimy, więc... Nie wypłukujemy też no, tych tak, rzeczy. Dokładnie, to co ciekawe, to tracimy też elektrolity, więc my musimy te elektrolity uzupełniać. Jeżeli jesteśmy, tak jak tutaj, no, ludźmi no, zdrowymi, czy też tak. Pod dobrą opieką kardiologiczną, to myślę, że to nie jest taki problem, bo nasz organizm sobie z tym poradzi. Natomiast jeżeli jesteśmy pacjentami kardiologicznymi, to rzeczywiście... To nie wystawiajmy go na próbę. Dokładnie. Dokładnie. I taki pacjent na pewno w ogóle bardzo ważne, żeby jadąc na urlop, szczególnie do ciepłego kraju, zapytał swojego lekarza, co ma zrobić, jeżeli właśnie nabierze wody. Bo często wtedy wystarczy, że weźmie jedną dodatkową tabletkę leku na odwodnienie, no ale musi być tego świadomy, musi być w tym zakresie przeszkolony. Także to jest bardzo ważne. Środy nie musi jechać do ciepłego kraju, wystarczy, że do Międzyzdrojów pojedzie. Na przykład. Wystarczy, prawda? Nie bagatelizujemy tego syndromu skarpetki związanej z problemami sercowymi i nie myślimy tu o zakochaniu. Zdecydowanie tak. Zgłaszamy się do lekarza, próbujemy walczyć o nasze zdrowie. Dokładnie, dokładnie tak. Nie bójmy się lekarzy. Bo jak widzimy, jak jesteśmy pod dobrą opieką kardiologiczną. Tak, można przeżyć. Słucham, jak my mamy się bać lekarzy? No ja nie wiem, ja no się ja nie boję. Ja też nie. Pewnie, bardzo że tak. Dziękujemy pięknie za rozmowę. Dziękujemy za rozmowę.